projekt Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów. Większa elastyczność, mniejsza segregacja, czyli przyjazny rynek pracy dla każdego. Rozmowa z dr Anną Drabasz, przedstawicielką Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Czy rynek pracy w Polsce jest przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom ze spektrum autyzmu? Wydaje mi się, że ten rynek ma dosyć mały potencjał, jeżeli chodzi o taką przyjazność. To wynika przede wszystkim z takich zaniechań systemowych. Wydaje się, że mamy sporo rozwiązań, które mają wzmacniać właśnie ten potencjał osób z niepełnosprawnościami. W szczególnych też sytuacjach, bo przecież osoby w spektrum autyzmu to są osoby, które mają bardzo zindywidualizowane potrzeby. Natomiast te rozwiązania systemowe nie stają na wysokości zadania, tak bym powiedziała. Bo jeżeli mamy na przykład system kwotowy, który no trochę tak i z jednej strony karze tych pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby pracowników z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony mamy system takich zachęt w postaci dofinansowań, do wynagrodzeń, do stworzenia miejsca pracy. To by się wydawało, że mogło to by być wystarczające. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś gubi się ten pracownik, który jest osobą z niepełnosprawnością, bo te programy wsparcia, takie systemowe, przede wszystkim są kierowane właśnie do pracodawców. I wiadomo, że jeżeli mamy przedsiębiorstwa, które są nastawione przede wszystkim na zysk, i to jest całkowicie naturalne, no one muszą w pewnym momencie też nie tylko mieć taki argument w postaci pieniądza, ale także mieć przygotowanie do tego, żeby rzeczywiście efektywnie zatrudniać osobę z niepełnosprawnością, a w momencie, kiedy ona przede wszystkim kojarzy się, tak jak media pokazują, z jakimś deficytem, a z drugiej strony kojarzą się z tym, że jednak jest pewien przymus i są też takie rozwiązania, które zniechęcają, jak na przykład krótszy czas pracy, dłuższy urlop. I przy tym jeszcze ta cała formalność związana z dostępem do dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, no to wydaje się, że gdzieś tam ten argument najważniejszy, jakim jest to, że mogą pozyskać po prostu dobrego pracownika, który jest ekspertem, który jest lojalnym, zaangażowanym pracownikiem, to gdzieś się gubi w tym całym systemie. Co powinno zrobić państwo, mimo tych rozwiązań systemowych, by zachęcić pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, które często są ekspertami w swoich dziedzinach? Wydaje mi się, że to, co można by było zrobić, to na pewno dokonać głębokiej rewizji i to się robi tak naprawdę. No, od wielu lat niestety. Od wielu lat się to robi do rewizji tego systemu, który obowiązuje, bo wydaje mi się, że on był dobry na swoje czasy, czyli w momencie, kiedy w 1998 roku wchodziła w życie ustawa o rehabilitacji. To był ten moment, kiedy rzeczywiście to zadziałało i było widać też wyniki, bo wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wzrosły. Natomiast obecnie ten wzrost jest naprawdę minimalny tak rok do roku i wydaje mi się, że też mamy obecnie zupełnie inny rynek pracy. Dlatego no, potrzeba dużych zmian. Niekoniecznie, jak pokazują też przykłady państw innych, te systemy kwotowe powinny być tak restrykcyjne, że wcale nałożenie tego wskaźnika 6% osób zatrudnionych jako osób z niepełnosprawnościami, no to nie jest ta droga, myślę, na ten moment. To jest rynek pracy stał się tak dynamiczny i tak często poddawany różnym wpływom, chociażby zmiany technologiczne, zmiany w systemie zarządzania pracownikami. Wydaje mi się, że powinniśmy myśleć o bardziej elastycznych rozwiązaniach, takie, które mogłyby być dostosowywane do indywidualnych i potrzeb i możliwości pracownika i potrzeb i możliwości pracodawcy. Bo ja zupełnie tutaj nie gubię ze swojego horyzontu to, że tak naprawdę finalnie to obie strony muszą być usatysfakcjonowane z tej współpracy. Chodzi o to, żeby też uwzględniać to, że grupa osób z niepełnosprawnościami nie jest jednorodna. I że tak naprawdę potrzebujemy po pierwsze zmiany tych rozwiązań systemowych, ale przy tym też temu powinny towarzyszyć takie instrumenty rynku pracy, to co mamy tak naprawdę w ustawie o instrumentach rynku pracy w kontekście niepełnosprawności. Bo to, co obecnie jest zaplanowane, powiedziałabym, to jest dużo za mało.
Jak w praktyce wygląda zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami? Czy są oferty pracy przyjazne takim osobom? Jest tak, że one się pojawiają, natomiast różna jest motywacja za tym się kryje. Mamy duże firmy, które wdrażają w swoich działaniach takie programy diversity and inclusion, prawda? Czyli taka różnorodność i włączenie. I one już w ogóle na poziomie tych wartości, nie tylko praktyki, pokazują, że ważne jest to, żeby w zespołach były osoby z różnymi poziomami sprawności, z różnymi perspektywami. I tych firm jest coraz więcej. Oczywiście to są najczęściej te firmy międzynarodowe, które na rynku polskim zatrudniają. Mamy oczywiście też takie firmy, które mają wysoką świadomość, bo na przykład są to firmy, które są albo prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami, albo po prostu ktoś w rodzinie, albo wśród bliskich ma takie osoby i jest otwarty, zachęca i może to źle zabrzmi, tak, ale nie ma nic przeciwko temu, żeby zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Pewnie trzeba by było też wymienić takie firmy, które w ogóle, czy przedsiębiorstwa, które w ogóle działają na tym tak zwanym chronionym rynku pracy. Natomiast tam motywacja jest zupełnie inna, tak, no bo wiadomo, że to jest podstawa działania. I ten rynek tak naprawdę, mimo tego, że wydawać się może, że te oferty są, to nie daje gwarancji tego, że ktoś może na otwartym rynku pracy ze spokojem szukać tej pracy, jeżeli na przykład jest w spektrum autyzmu. Tak, bo ta niepełnosprawność, wydaje mi się, że nie na wyrost powiem, że nadal nie jest atutem. A wręcz jest o pewnym obciążeniem i już na etapie rekrutacji często te osoby są po prostu pomijane, jeżeli nie chcę nawet powiedzieć, że wykluczane. Czy jest szansa na zmianę właśnie, jeżeli chodzi o osoby ze spektrum autyzmu, dzięki przykładowi z Białegostoku, a mówię tutaj o Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, na którym rozprawę doktorską obronił pierwszy w Polsce nie mówiący autysta. Mówię oczywiście o panu doktorze Macieju Okrztulskim. Było to wydarzenie, tak naprawdę, o którym mówił cały kraj, tak? Trudno odpowiedzieć na to pani pytanie, bo my wszyscy lubimy historie, które podnoszą nas na duchu. Pokazują takie różne oblicza człowieczeństwa, ale też pokazują i możliwość przełamywania pewnych barier, prawda? Wychodzenie poza takie dotychczas rozpowszechniane stereotypy. Więc wydaje mi się, że pod tym względem ma to dużą moc, tak naprawdę, taki przykład. Natomiast my tych przykładów potrzebujemy wiele. I my tych przykładów potrzebujemy też takich na co dzień, tak? Bo tutaj ja jestem pełna podziwu dla Macieja i z wielkim też zapartym tchem śledziłam jego drogę. Natomiast to jest tak, że mamy też i osoby, które są w innych sytuacjach życiowych i dla nich takim sukcesem będzie nawet to, że w ogóle mogą uczestniczyć w jakimś procesie rekrutacji, czy że mogą zdobyć kolejne stopnie edukacji, prawda, takiej podstawowej, później średniej, prawda, więc na pewno potrzebujemy takich przykładów dużo. Wydaje mi się, że pewnie do części pracodawców to dociera i pewnie mają jakąś refleksję na ten temat, że warto by było może rozważyć taką możliwość zatrudnienia. I to są tacy mądrzy pracodawcy. Pewnie dla części pracodawców nadal będziemy musieli myśleć nad takimi właśnie rozwiązaniami, o których wspominałyśmy wcześniej, prawda? Które po prostu będą zobowiązywały do tego, żeby dopuszczały do procesów rekrutacyjnych i zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami. Pani doktor, czym jest praca, która często wiąże się z wyjściem z domu, po prostu wyjściem do ludzi dla osób z niepełnosprawnościami? Ja myślę, że jest dokładnie tym samym, czym jest dla wszystkich pozostałych ludzi, bo to jest taki element bardzo ważny naszego życia. To czasami w ogóle definiuje jakoś sens życia, prawda? Potrzebę mojego istnienia, tak, czasami. I oczywiście tych pól realizacji może być wiele, ale praca jest takim elementem, który pozwala swój potencjał przełożyć na to, jak działa społeczeństwo, tak bym powiedziała już górnolotnie. Też jest źródłem zarobkowania i o tym nie możemy zapominać, także dla osób z niepełnosprawnościami,
bo tutaj szczególnie mówię to w kontekście no, trochę takiego, bardzo niepokojącego zjawiska, jakim jest takie, powiedziałabym, biedne czy niskozarobkowe zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. I to, że rzeczywiście bardzo często te osoby pracują w takich, na takich stanowiskach, które są nieatrakcyjne, niskopłatne i które właśnie nawet nie oczekuje się zbyt wysokich kwalifikacji, nawet jeżeli ktoś je posiada. Więc pod tym względem wydaje mi się, że nie warto zapominać o tym, że no praca dla osoby z niepełnosprawnością jest no tak samo ważna jak dla wszystkich. Będzie lepiej? My się bardzo staramy. Ja mówię tutaj my, jako środowisko osób z niepełnosprawnościami, jako organizacja osób z niepełnosprawnościami. Obecnie są realizowane 2 projekty, takie systemowe właśnie, gdzie liderem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które dotyczą właśnie zagadnienia funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Efekty powinny właśnie dać tę nadzieję na to, że będzie lepiej i że ja powiedziałabym tak, że będzie normalnie. I tego sobie i tak naprawdę wszystkim osobom z niepełnosprawnościami życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka. Więcej informacji autyści na rynku pracy.edu.pl